Witam bardzo serdecznie w 151. filmiku o gitarach, który chciałem znowu poświęcić tej gitarce Benson. Gitarka Benson generalnie jest gwiazdą. Dzisiaj też będzie pokazane to, jak gra taki piecyk Benson z zestawu, czyli chodzi o to, że no mamy taki już typowy zestawik z Allegro, tak? Wrzuciłem, słuchajcie, poprzedni filmik na Facebooku jest takie coś jak gitarzyści. I wrzuciłem tam ten filmik, po prostu nazwałem go Ku Przestrodze. Odezwały się dwa głosy, na które chciałem odpowiedzieć. Jeden to Piotra Walickiego, który powiedział, że mam mordę jak koń torbę, słuchaj. No fajnie, bardzo fajnie. Bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiam i gratuluję elokwencji. Natomiast drugi głos to Aleksander Górski się odezwał, taki gitarzysta z Katowic z 25-letnim stażem, którego również bardzo serdecznie pozdrawiam. I generalnie on powiedział, że on takie gitary reguluje swoim uczniom, że ja nie umiem grać na gitarze, o czym akurat wiem, i że generalnie takie gitary da się wyregulować i że po prostu ja się nie znam na regulacji. Otóż odpowiem, znam się na regulacji gitary, reguluję sobie gitary od też 20 lat mniej więcej i generalnie potrafię wyregulować gitarę. Rzeczywiście obniżyłem w tym instrumencie, rzeczywiście obniżyłem akcję strun już tak jak się dało najbardziej. Jest ona dużo niżej niż była wcześniej. Natomiast dzięki temu stała się tutaj taka sytuacja, że te śrubeczki, które trzeba wykorzystać do obniżenia akcji strun w przypadku gitary typu Stratocaster, wystają już w taki sposób, że jak się tutaj opiera, to się bardzo obcierają generalnie tutaj, obcierają się tutaj o rękę, tak, te śrubki. Więc to jest tak. Praktycznie zjechałem już do samego końca prawie. Nic tutaj nie widać. Widać trochę? Może tak jak przekręcę będzie widać, nie? Tak znowu jest ciemno. W każdym razie, nie wiem czy to widzicie, ale już są prawie dokręcone tutaj te śruby do samego końca, czyli prawie te siodełka leżą. Wynik jest to wynikiem tego. Normalnie w Stratocasterach tak nie jest i tam na połowie tych śrubek generalnie się to ustawia i jest ok. Wynikiem tego jest to, że w tej gitarze jest po prostu zła kieszeń gryfu lub źle wyprofilowany gryf w momencie tutaj wkładania i jest on pod złym kątem, tak? Jak się okazało, nawet ten gryf tutaj nie jest jakoś tak specjalnie, nie jest tak specjalnie krzywy, żeby trzeba było kręcić tym prętem i po obniżeniu tych strun gitara generalnie ustawiłem ją tak, że gra i da się na niej zagrać. Tylko teraz tak, cały czas te same wady, tak? Czyli te progi tutaj są w ogóle nieposzlifowane od tej strony i przecierając ocieramy sobie w ogóle tutaj całą tą rękę, jest obtarta, tak? Cały czas te klucze są bardzo, bardzo kiepskiej jakości i generalnie przy strojeniu, ja tą gitarę teraz nastroiłem, pograłem na niej chwilę i ona już po tym obniżeniu strun tak bardzo się nie rozstraja i aż tak bardzo też w tych progach się nie męczy, jak się męczyła wcześniej. Ale jak mówię, przy każdym takim przesunięciu tutaj wszystko to nas tak chrobocze i w ogóle jest dosyć niewygodne. Mostek generalnie zablokowałem, więc dokręciłem już tutaj to wszystko na maksa, tak? Gitara jest cały czas zrobiona ze sklejki, cały czas pomalowana jest czymś, co wygląda jak lakier do paznokci. Cały czas, co jest bardzo w niej, jest nie bardzo specyficzne, ten gryf jest źle wyprofilowany i generalnie on jest taki, że czasem ma takie jakieś takie dziwne kanty i jest naprawdę trudno. Rzeczywiście po obniżeniu strun ta gitara w jakiś tam sposób, jeśli ktoś nie ma więcej pieniędzy niż 100 zł, bo tyle mniej więcej warta, tyle ja za nią zapłaciłem za nią 20 funtów, co jest około 110 zł. I generalnie rzeczywiście, jeśli ktoś nie ma więcej pieniędzy, to taką gitarę można sobie kupić, tak, gdzieś używaną. Natomiast szał po prostu tego, żeby je kupować w sklepach nowe po 250 zł, jest to już porażka, bo za 250 zł to można sobie znaleźć używanego Korta X2, który będzie 100 razy fajniejszą gitarą, tak? Czy jakąś nawet Pacyfikę Eternę, czy Pacyfikę jakąś RGX nawet można poszukać ze starszych serii, czasem się zdarzają, tak?
ta gitara troszeczkę lepiej zaczęła grazić w poprzednim filmiku. Jak mówię, łapie się ten gryf i jest tutaj generalnie dziwnie. Nie jest to oczywiście dobre, nie jest to dobre i fajne brzmienie. Cały jest to gitara ze sklejki, tak? Aleksander też wspomniał o tym, że on ma jakieś tam swoje japońskie squajery, które też są zrobione ze sklejki. No rzeczywiście japońskie squajery była seria, która robiona była ze sklejki. I rzeczywiście jest kilka gitar na świecie. Ja na przykład miałem Washburna z serii Wing, pierwsze elektryczne Washburny w ogóle produkowane, jakie powstały, i też były robione z takiej sklejki. Te stare gitary, takie japońskie i starsze, koreańskie, z niektórych sklejek były ciekawe, a niektóre generalnie wcale ciekawe nie były, tak? Ta gitara cały czas ciekawa nie jest. Jak mówię, jeśli ktoś ma mniej więcej pieniędzy niż 100 zł, to taką gitarę sobie może kupić, tak, za stówkę, ale jak już ma się 200 zł, to lepiej poszukać na przykład Zaka KTM-a starego, albo jakiegoś polskiego Mansfelda na przykład, lub coś takiego, bo to już będą fajniejsze gitary i po prostu trochę lepsze niż jakieś takie tutaj sklejkowe podróby Strata z Chin, tak. Słuchajcie, przetestuję to, jak mówiłem, na dwóch piecykach. Najpierw włączę tego tutaj rzeczonego Bensonika, którego na końcu wam pokażę, jak on gra, i pokażę, jak ta gitara trochę zaczęła grać na Marshallu, bo jakoś się odezwała. Zwracam honor Aleksandrowi, że generalnie rzeczywiście po jakimś tam wyregulowaniu taką gitarę można doprowadzić do stanu czegoś takiego, że da się na niej grać. Ja zacząłem na gitarze, która w ogóle była pęknięta, jak mówiłem w którymś tam filmiku, była pęknięta w ogóle, tutaj zbita gwoźmi, sklejona kleje, więc i nie miała prawie progu, więc to też jest taka sprawa. Więc to rzeczywiście, jak ktoś ma zapał, to się nauczy, ale no chyba nie o to chodzi, żeby kupować gitarę i musieć ją od razu regulować, tak? Czyli kręcić jakimiś gryfami, oglądać filmy na YouTubie, czy w którą stronę, i w ogóle obniżać sobie w Stratocasterze tutaj jakieś siodełka i regulować sprężynami mostek i w ogóle ustawiać wszystko i oglądać filmiki na YouTubie o tym, jak to zrobić, żeby to było dobrze, jak to jest w amerykańskich Stratach, a jak to jest tutaj pierdu. No generalnie chyba nie o to chodzi, bo ja pamiętam, że w ogóle nie miałem żadnego pojęcia, do czego to wszystko jest, i musiałem się tego wszystkiego nauczyć, tak? Więc to chyba nie o to chodzi, żeby taki adept mógł sobie, znaczy miał sobie iść do znaczy kupić taką gitarę w Lidlu czy gdzieś, i po prostu czy tam w Tesco, i generalnie od razu ją sobie ustawiać, no bo nie będzie umiał jej ustawiać, a wcale nie jest powiedziane, że ma pieniądze na to, żeby iść do nauczyciela, który mu ją ustawi, i też wcale nie jest powiedziane, że ten nauczyciel zrobi to darmo, więc lepiej chyba kupić ustawioną, używaną gitarę od kogoś, kto się nią dość pobawił i na przykład może znudził, albo kupił sobie lepszą, tak? Dobra, słuchajcie, teraz tak, gwoli tego piecyka, ten piecyk nie gra, i ten piecyk jest badziewny, i ten piecyk jest fatalny, i jeśli tą gitarę w jakiś tam sposób dało się ustawić, no to piecyk jest generalnie bardzo słabą sytuacją, i ma taki tutaj głośniczek tego typu, ale ja mówię, no ja na przykład zaczynałem na radiu grać na gitarze, radio Jubilat 2 podłączało się i się grało na jakichś tam tanich gitarach, też się tak zaczynało, więc jest zapał, to można, tak, to jest coś takiego, ale zawsze można już na przykład kupić, jak mówię, Yamaha Eternę, jakąś EG-112 czy coś takiego. Czasem do niej jest taki wzmacniaczek Yamahy, on się chyba nazywa GA-10 czy GA-5, ja go tutaj nie mam, bo jest wyjęty, ale jest to mniej więcej coś takiego, już jest to, tu jest kubeczek, jest już to w miarę normalny taki, znaczy też jest to pierdziawka i też jest to generalnie lipa i też to pierdzi, no ale nie pierdzi to tak fatalnie, jak to fatalnie pierdzi. No zresztą sobie zobaczcie, nie? Gdzie to tutaj trzeba wcisnąć? Bardzo przepraszam, bo mi się tutaj gejnik mi się nie tego śmiegoś, no. Thank you.
Marley też ustawiałem, ale to już jest troszeczkę większy koklusz, jeśli chodzi o tą gitarę. No jak słyszycie, no ten wzmacniacz to w ogóle nie gra. Jest generalnie słabizna, tak? Więc ta gitara trochę jeszcze cały czas jest stroi w rogach i to generalnie nie jest takie coś, że tutaj tą menzurę można łatwo jakoś tak ustawić, bo te progi są trochę dziwne w tej gitarze, no. Wypada mi ten kabel. Pick-upy wydają taki dziwny, przy samym ataku taki dziwny, słychać strasznie ten atak, co jest, bardzo mi się nie podoba generalnie. Aha, no i oczywiście cały czas jest ten reverb, który był z tych sprężyn z tyłu i z tej jopy i z tego wszystkiego, że to jest ten basen i to właściwie chyba można nawet, powiem wam szczerze, że to chyba można, nie próbowałem, ale coś mi się wydaje, że o, można się tam dostać. Będzie palcem, no może nie, no, ale słychać jak się kruszy, o tutaj się już kruszy to wszystko. No lipa, no tu można palce podkładać, no. Znaczy nie lipa, tylko sklejka. Słuchajcie, nie chce mi się na tej gitarze grać nawet, wiecie? Więc rzeczywiście, jeśli ja nie umiem grać na gitarze, to na tej gitarze już nie umiem grać w ogóle, bo po prostu mi się na niej grać nie chce, jest ona fatalna, okropna, nikomu by jej nie polecił i naprawdę są lepsze opcje, nawet za 100 zł można pogrzebać na tym OLX-ie, czy na czym cokolwiek teraz jest, ludzie się wyprzedają przed świętami i zamiast kupować przed świętami taki badziew, to generalnie sobie kupić coś fajniejszego. Tak, no przyznaję rację i zwracam honor to Aleksandrowi za to, że powiedział, że gitarę da się wyregulować. Trochę da się wyregulować, jak mówię, boli mnie ręka od mostka. Wkurwia mnie to, że tak... jeszcze raz. Boli mnie ręka od mostka. Wkurwia mnie to, że ta gitara ma generalnie, ten mostek taki, że ma ten gryf wkręcony źle, że ma te słabe klucze, że te progi mnie tutaj ranią. No i można wybrać lepiej. Wkurwa mnie to, że jest z chujowej sklejki, a jest po prostu lipa, no, więc generalnie nie polecam tej gitary, naprawdę. I naprawdę są fajniejsze sytuacje. Jak słyszeliście, wzmacniacz też wcale jakoś specjalnie teraz tutaj swoją klasą z winyli nie zachwycił. Słuchajcie, jest to konstrukcja tego typu, taka cieniutka, niby że zamknięta, taka cieniuteńka, tak? Możemy sobie to tak postawić na takiej stopce. Jest wejście input, guzik od włączenia niby takiego przysterku, jedna gałka volume, niby treble i niby bas. Bas był skończony na maxa, basu tutaj to nie może być. No i jest jeszcze wejście na słuchawki, nazywa się to Benson GA10.
no nie nosi to znamiona Guitar Amplifier, aczkolwiek rzeczywiście nagłośni gitarę i rzeczywiście w jakiś tam sposób pozwolimy sobie usłyszeć to, co gramy, ale jeśli chodzi o jakieś własności, walory artykulacyjne czy cokolwiek tego typu, to nie ma tu jakiegokolwiek sensu. Lepiej sobie podłączyć gitarę pod komputer przez ASIO for All i proszę Państwa, po prostu zobaczyć na gitaronline.pl, jak się to robi, i grać sobie na słuchawkach takim dźwiękiem, który symuluje normalne brzmienie. No to jest po prostu takie coś, co w jakiś tam sposób, nie wiem co ma zrobić. Ja to dodaję do jednej gitary za darmo. Człowiek kupił gitarę i po prostu, żeby już mi to nie leżało, to mu to wysyłam za darmo w gratisie. Więc to jest taka sprawa. Tamtą czerwoną gitarę tego Bensona, to nie wiem, co ja z tym generalnie zrobię. Jak mówię, nie kupujcie takich gitar. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak wiecie, na filmikach można sobie obejrzeć takiego Simara ze stajni Ibaneza. Jak wiecie, też mamy do czynienia z próbką takiego oto właśnie na przykład Jacksona Kelly z fajnym rzeczą, bo z triple shotem od Duncana, takie fajne przełączanie cewek. Niedługo sobie przetestuję razem z Wami, opowiem Wam historię tego, jak od 2008 roku jest ze mną generalnie Flying V, więc to taka sprawa. I chciałem też zaprosić, bo można sobie kilka gitar na przykład ze stajni takiej jak Peavey, tak? Peavey, fajne gitarki generalnie, i można też sobie testować, więc to i nie tylko to. Oczywiście 150 ponad filmików już powstało do tej pory, więc generalnie zapraszam po prostu na filmiki o gitarach.